Także jak Państwo widzą, same skandale tutaj w Warszawie. No akurat dzisiaj wracamy z galerii Stalowa z Pragi Północ. No i tam ten fabiański dyrektor postanowił, ja uważam, że bardzo słusznie postanowił, proszę Państwa, żeby już nie podawać alkoholu. Dlaczego? Dlatego, że być może jakieś są kłótnie, awantury i nawet potem bijatyki. I to wszystko oczywiście z powodu Rumunki, która sama pamiętam, sama widziałam 3-4 wernisaże do tyłu, jak ta czarnula hostessa nie chciała już pijakowi podać wina, no bo to się przecież buja, no bo to się przecież kiwa. Ja mówię, bujaj się tu, Rumunko, bujaj się. No i on się tak obraził na tę hostessę czarną, pamiętam, że powiedział, że powie do dyrektora, on jego zna, a wcale go nie zna, i po prostu wygonił go ten dyrektor, powiedział, że tu nie przychodzi się po to, żeby chlać, tylko żeby delektować się sztuką, a że to jest bezdomne, to jest jeszcze lepszy numer, ta Rumunka, ten Ireczek. No to więc, proszę Państwa, dyrektor po 2, 3, 4 właśnie wernisażach postanowił, że w ogóle nie będzie alkoholu ze względu na skandale Rumunki, że ona zna, ona wszystkich zna, ona by się chciała nachlać. Także dzisiaj, proszę Państwa, podczas tych skandali, no, nastąpiło przeistoczenie, przemiana Rumunki w dziada. Curly Heart, siwowłosy dziad. A tutaj, proszę Państwa, jak tak uciekamy z tej Stalowej, z Pragi Północ uciekamy, proszę Państwa, i uciekamy do Anglo-Ameryki, Białystok na przykład, bo do prawosławnych to tam, oj, tam te wódkę piją, tam wina, jak dużo piją, ale że się tam nikt na to nie rzuca. Także, proszę Państwa, zbliżamy się do tych dziaduli, tam zapraszamy, bo tak tej czapce, ten co wsiadł teraz, to się tak tugapi, że nie widział, że ktoś normalnie jakieś audycje prowadzi radiowe, radia, Tok FM, Euro, kończy ta ekstra, że jakieś filmy kręci. No ludzie są w ogóle beznadziejni. No ci z różnych wiosek polskich, to więc tam na Buwie dobra 56 tacy są z tych polskich wiosek. Dziadule katolickie stołecznego miasta Warszawy. Także to są niewyżyte, nieobyte. Niech jadą. Gdzie oni to pojadą? O, na Lublin, Biała Podlaska, na Lublin, Boże. Ja to tak nie przepadam za Lublinem, chociaż żeśmy tam na kongresie Świadków Jehowy byli, bo ja honorowo, ja jak gdzieś jadę, to w jakiej sprawie, jak do galerii się idzie, proszę Państwa, to nie po to, żeby się nachlać. Także do galerii sztuki, proszę Państwa, nie po to idzie się, żeby się nachlać, tylko żeby delektować się sztuką, i to też na szczególne zaproszenie. Oczywiście, no może nie przesadzajmy z tymi zaproszeniami, no bo przecież jeżeli Warszawa jest biedna, no to może dlatego te zaproszenia robi. Także widzicie Państwo, te skandale, ja to tak troszeczkę w cudzysłowie mówię, skandal, no bo to i są nawet skandale, proszę Państwa, wy... 26 Stalowa Art Gallery. No bo ta Rumunka jak narąbiła tych skandali, albo ten Breżniew z tym Staśkiem psychicznym, ile oni zadymy robią wszędzie w Warszawie, że ludzie po prostu robią takie obostrzenia, na przykład, proszę Państwa, w IPN-ie na Marszałkowskiej 19/21, no to przez te skandale, proszę Państwa, to nawet i Rumunka nie weszła na obiad swego czasu podczas konferencji. Czyli jak ten Stasiek, ta gruba świnia, on obraził, proszę Państwa, tę babkę i powiedział, to jest stara kurwa, to myśmy ryczeli ze śmiechu, jak babka po prostu relacjonowała pewne, no z naszych tych, co chodzą po wernisażach, ludzi sztuki, koneserów, koneserka mówi, że tak, żeby tak do kobiety powiedzieć. No to ten psychiczny Stasiek, gruba świnia z Gocławka. Potem on chodzi z Breżniewem, to też gruba czarna świnia.
i po prostu bez sensu to wszystko, sobie sami wszystko robią. No to więc właśnie podczas pewnej konferencji Rumunka potem przyszła, o niczym nie wiedziała, a ona na obiad jak szli, rozdawała kartki wcześniej i Rumunki nie wpuściła na obiad. Także wiecie Państwo, Rumunka wściekła. Rumunka już sama nie wie, co ma ze sobą zrobić. No trzeba było nie robić tych skandali. Także no, najbardziej to tej Rysi Czubak się oberwało. Proszę Państwa, no pewnego razu mówi do mnie, a gdzie jest ta Twoja Rumunka, Elżbieto? Ja mówię, jaka znowuż Rumunka? A to chodziło o tego Irka i on stał akurat i podsłuchiwał, jak się na te Rysie rzucił, że ona teraz tego już nawet się trochę boi. A ty cioto, a ty pedale. No to wiecie Państwo, tutaj w Warszawie katolickiej, w tej Warszawie moherowej, no to jest bardzo modne obgadywanie się od pedałów i od ciot. Dlaczego? No dlatego, że tutaj nie ma ludzi prawych, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, a są tylko wyznawcy papieża. I co to są za owoce? No to dzisiaj gdzieś ktoś coś o tych owocach mówił. Także proszę Państwa, katolicka Warszawa, katolicka Polska, skandalistyczna. Uciekajmy, uciekajmy szybko z tej katolickiej Warszawy. Uciekajmy do Anglo-Ameryki. Białystok i tam, jak Państwo zobaczycie, w tych galeriach na przykład jest bardzo dużo alkoholi. I nikt się tam nie przejmuje, nikt się nie rzuca. Nawet kiedyś byłam w galerii Arsenał w Anglo-Ameryce, Białystok, przy Pałacu Branickich. Także z taką walą prawosławną, ona umarła. To ona po prostu bała się nawet po galerii chodzić, a tam stało wino. Ja mówię, chodź Wala, wypijemy wino, jeszcze lampkę wina. A ona, ojej, pijaczką zostaniesz. A ona, chodziło jej o to, że ona się bała chodzić po tej galerii, się przemieścić z jednego pomieszczenia do drugiego. A tam była, no kierowniczka była Monika Szewczyk, to jest Monika Szewczyk. Ona w dalszym ciągu jest, jak jest dobra, to jest dobra. Monika Szewczyk. Ona tutaj nawet była kuratorką w galerii Zachęta. Tutaj, że jej się z całą ekipą, pamiętam, chciało przyjeżdżać z Anglo-Ameryki Białystok do Warszawy, do Zachęty, gdzie wiecie, że ta wystawa była bydło rok temu, co mi ta Rumunka naopowiadała, że to kobieta robiła. Ja mówię, a czy to ważne, czy to kobieta, czy to mężczyzna robiła tę galerię? Bydło. Ważne, że to bydło to tu jest. Pałac Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa, i zasiana niewiara. Tak samo jak i za tym teatrem studio jest ta wioska żydowska, Goldy Tencer. Te katoliczki, one wszystkie, jak tam jest jakiekolwiek żarcie, jak stypa była u Szurmieja. Jak leciały anity, nie anity, na żarcie, na picie, na chlanie. A tak tych Żydów nie lubią, obgadują. Na przykład u mnie, honorowo, ten Janek Witek, to on Żydów wręcz nienawidzi, ale on nie pójdzie. On nie pójdzie ani na jedzenie, ani na picie, on w ogóle nigdzie nie chodzi. Tutaj kiedyś się spotykałam z tym Jankiem Witkiem, to on nawet na wernisaż nie chciał wejść, na promocję, o teraz co dopiero, na Gałczyńskiego 3 gdzieś poszedł, bo to było o Rumunii i on po prostu zachwala te Rumunie, bo w Rumunii jest ponad 100 kilometrów metra, podczas gdy tutaj druga linia metra w Warszawie, no to wiecie Państwo, 7 stacji zrobili. Także w tej żebracznicy wielkiej to oni tu nic takiego nie zrobią wielkiego nigdy. No. Także tu jest największa dziura na świecie. Tu jest największa scena na świecie, proszę Państwa. Co się dzieje? Świat widzi i się śmieje. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? W Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. Tutaj wiecie Państwo, wielkiej sztuki w Warszawie nie będzie. Wszystko jest oszustystyczne. Nawet ta ulica Złota jest oszustystyczna, jaka oszustystyczna. Bo gdzie tam ona jest złota? Albo zaraz jak pójdę po oranżadę, proszę Państwa, i po herbatkę, po dwie, trzy rzeczy do złotych tarasów, no to gdzie tam te złote tarasy są złote? Też nie. Tutaj u Polaczków, jak to u Polaczków, Polaczkowie to pod łaską zaglądają często, szpanują. Szpanują często, kopcąc papieros. No bo to wiecie Państwo.
u świętych w dniach ostatnich, czy u świadków, czy nawet u prawosławnych. To jest nie do pomyślenia, żeby te pety kopcić jeden za drugim. A katoliczki to jeden za drugim, no i włącznie z Jankiem Witkiem oczywiście. Kopci te pety jeden za drugim. Także Państwo zobaczą, jaki piękny film kultowy z Pałacem Kultury Stalina i Lenina na czele. Państwo zobaczą, ile osób wychodzi z Teatru Dramatycznego. Która to godzina? No tak, po 9:25, czyli że 9:30. Jak to miło bywać w teatrach, proszę Państwa. Nasza Anitka tak by chciała do teatru, ale wiecie Państwo, to żeby to z bankietem, to byśmy zaraz tu z Anitką były. A tak to po co? Także ją tam wysłałam do Westinu, także jak ta Rumunka, gdyby była, ale pewnie jej tam nie wpuszczą. Gdyby zobaczyła tę Anitę, jak ona wchodzi, bo sobie daje radę, na ładną twarz do Westinu, do hotelu, bo dzisiaj nagrody są rozdawane, to ta Rumunka znowu będzie zazdrosna, że mało by tej Anity nie zabiła. No ale Państwo już to rozumiecie, dlaczego ta Rysia tak o tym Irku mówi, że to Rumunka. Dlatego, że ta Rysia, ona uwielbia mówić, że to koleżanka, że nawet jak ten Jurek Żyd zmarł na te morgelony, na twarzy miał morgelon, no to po prostu Rysia mówiła, koleżanka nasza zmarła. A ja mówię, jaka znowu koleżanka? No bo Rysia to wiecie Państwo. Także tak na dobrą skalę, proszę Państwa, no to ten Fabiański powinien po prostu tę Rumunkę wyprosić, tak jak wyprosił, ale więcej jej nie wpuszczać. Przepraszam bardzo, narobiłeś skandali, narobiłeś chamstwa, byłeś niemiły, ordynarny do moich hostes, no to proszę do mnie więcej nie przychodzić. Grzecznie i kulturalnie, ale on jest jeszcze w inny sposób kulturalny, że on strasznie się chyba ludzi boi. I tego nie powiedział Rumunce, a powinien był powiedzieć, po co ludzie inni mają cierpieć, bo na przykład Litwinka Alina Lasota mówi, ja to nie wyobrażam wernisażu bez alkoholu, bez wina. Nie jestem pijaczką, ale sobie wernisażu nie wyobrażam bez wina. I zawsze tak Litwinka powtarzała, a Litwinki są bardzo inteligentne. Wiecie Państwo, po co ta żebracznica ma dziadzieć? Także Państwo zobaczą, akurat wychodzi wielki tłum, ale tłum, ale szum. I to proszę Państwa z tego teatru. Także oczywiście, że Teatru Dramatycznego. Także chodźmy szybciutko, zobaczymy te złote tarasy i wnuki. Radio to GFM, Eurokoncita Ekstra. I tutaj akurat idziemy, proszę Państwa, jakby na rotundę, do samego centrum. Ale my zaraz pójdziemy w całkiem drugą stronę, no bo właśnie chcemy nakierować się, proszę Państwa, do złotych tarasów. I zaraz do domu już jedziemy. Ale Państwo zobaczą, jak bardzo pięknie ten pan Bogdan, czy jak on tam się nazywa, Fabiański, bardzo pięknie postąpił, że w ogóle tej Rumunki nie przepędził, że proszę bardzo do galerii przychodzić, ale bez alkoholu. No ale przepraszam bardzo, jeżeli ona narobiła chamstwa, to niech teraz cierpi za to. To jest jej wina. Po co wszyscy mają kosztem jakiejś Rumunki z Wałbrzycha, proszę Państwa, cierpieć, prawda? Także bądźmy w kontakcie, kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Radio TOK FM Euro Concita Extra. Także proszę Państwa, w tych błyskach, w tych blaskach wielkich, Państwo widzicie Warszawa Centralna, no i oczywiście, że tę tablicę dzisiaj też widziałbyście, moi kochani, która pokazuje, że do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km, a kończy się Anglo-Ameryka Białystok na 1444 km. Także proszę Państwa, tutaj właśnie stoją świadkowie, chyba oczywiście, że nie teraz, ale przyjeżdżają z Anglo-Ameryki Białystok. Pomiędzy stoją. Gdzie stoją świadkowie Jehowy? Świadkowie Jehowy stoją pomiędzy. Warszawa Centralna, a złote tarasy tam, gdzie ta gitara jest w środku, samym środku naszego ekranu radia. To KFM Euro kończy ta ekstra. Chodzi o to, żeby optymalny dźwięk był, żeby to brzmiało. Także widzicie Państwo, jesteśmy tutaj na posadzce wspaniałej przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, a jest to miejsce zacne. Nawet Japonki w lecie, już niedługo będzie rok, tak chodziły z tymi parasolkami dookoła i się patrzyły, co to jest?
Także proszę Państwa, kochajmy nasz Pałac Kultury Stalina i Lenina, może nie ze względu na samego Stalina, nie ze względu na samego Lenina, ale na wydarzenia, które mają miejsce tutaj w Pałacu Kultury Stalina i Lenina w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce. A także kochajmy nasz Pałac Kultury Stalina i Lenina i czasami on ma przepiękne kolory, proszę Państwa, przepiękne kolory. Musicie być cierpliwi, że one się objawiają albo na samym początku, albo na końcu. Także pozdrawiajmy siebie pocałunkiem świętym i nie bójmy się, proszę Państwa, tej Rumunki. Ona może nie jest taka agresywna, ale skandale straszne robi i jest straszną awanturniczką, jak to Rysia mówiła, albo ta siwa Bożęcia z Ochot, że ta Rumunka jest straszną skandalistką, należy do dzikich is. No i że taką dzikuskę, taką Izę dzisiaj też spotkałam gdzieś tam pod metrem, ten Krzysiok Krupiński stał, bo tam za darmo tym bezdomnym zupę wydają, że tak powiem. I z tych zup korzystają i bezdomni, ale nie tylko, bo i biedni, jak Państwo widzą, i głodni, i chłodni. Krzysiok Krupiński, ten gruba bambalą był. Jemu matka nie da. Ja Wam mówię, że tu w Warszawie jest bieda, na Mazowszu jest bieda. Nie da ci ojciec, nie da ci matka, co mogłaby ci dać sąsiadka. Także proszę Państwa, jeszcze raz Pałac Kultury Stalina i Lenina i szybko do tarasu. Złość piękności szkodzi. Także co? Nie ma świadków Jehowy, a przyjeżdżają i odjeżdżają. Pojawiają się i znikają. Dlaczego? Dlatego. Także widzicie Państwo, to jest podłoże, to jest posadzka. No nie jest to święta ziemia, bo świętą ziemią to jest tylko Anglo, Ameryka, Białystok. I tu już gitarę Państwo widzą, tam stoją, tylko nie teraz, prawie codziennie, prawie zawsze z Biblią, żeby głosić ateistycznej Warszawie. A w galeriach, jak powiedziałam, Świadkowie Jehowy nie przychodzą na wernisaże, bo Świadkowie Jehowy nie mają czasu w ogóle na głupoty. Nie to, że tam na wino, czy nie na wino. Nie to, że na wódkę, czy nie na wódkę. Tylko, że na głupoty nie przychodzą Świadkowie Jehowy. Także u nich, u katolików są oczywiście, że katolicy lepsi, katolicy gorsi. Niech ci gorsi, którzy tylko myślą o chlaniu. Albo po prostu no, nie mają tych samochodów i tylko autobusem, ale to też nie o to chodzi. No to niech ci gorsi po prostu nie przychodzą i już, no. Także katolicy sami tu się dzielą, wiecie Państwo. Nawet i u ateistów są ludzie bardzo dobrzy. Nawet Biblia mówi, że i poganie, którzy nie znają Boga z natury, dobro czynią, to co zakon nawet nakazuje, czynią to co zakon. Sami dla siebie są zakonem i zakon mają wewnątrz serca. No, czasem są tacy dobrzy ludzie, na przykład u nas w kafejce internetowej, taka Magdzia chyba się nazywa, taka kowitka, blondyneczka, krótkościęta, która się ciągle śmieje. Ale nie to, że ona rży, bo to jest w tej żebracznicy wielkiej jest rechodupstwo. To nie o to takie złośliwe rechodupczenie chodzi, tylko o to chodzi, że ona jest ciągle uśmiechnięta pozytywnie w Warszawie. O Państwo, zobacz, nasza ta durnowata zapieprza z torbami. Daj spokój, daj spokój. Także proszę Państwa, tutaj po lewej stronie jest Warszawa Centralna, a po prawej stronie są złote tarasy za tą gitarą. No i zapraszamy już tutaj do tych złotych tarasów. Ja nie wiem, ale mam nadzieję, że jeszcze zdążę tę herbatę kupić. Proszę Państwa, no i jeszcze że zdążę kupić orążadę. No orążadę to ja kupuję, jak zwykle winko wypiję, to chcę już do domu wracać jako osoba trzeźwa. A dzisiaj to ta orążada mi po co? Żeby siku chcieć, no ale kupię orążadę, no i herbatę. Także no nie ma Świadków Jehowy, tam koło słupka zwykle stoją, wiecie Państwo. No w ciągu dnia mówiłam do tego kucharza Mareczka, mówiłam, dzwoni do Świadków w ciągu dnia, a potem to już ich może nie być.
Także chodźmy, biegnijmy nawet i tam jakaś dziadyga, no wiecie Państwo, tych dziadek to tutaj jest 2,5 miliona i 3/4 w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, prawda? Także my tym kasztem może nie zrażamy, my się niech przejdzie, bo no idzie takie, wiecie Państwo, coś o takie jakieś dziwne to idzie. I jeszcze czasem szpanują na zagranicznych ludzi, wiecie pan, tak samo jak i ta Rumunka. On mówi, co z tego, że on jest bezdomny, ale on mówi, że właściwie to oni nie wiedzą, kim ja jestem. Czyli, że to mi takie głupoty gada. Kim jestem, kim srestem. Żebrak z prawdziwego zdarzenia. Żebrze ile wlezie, się uśmiecha, a potem ciebie opieprz. I tak jest w Warszawie, takie są chytre salcesony w Żebracznicy Wielkiej, tu na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce. A także, wiecie Państwo, pomijamy tych obcokrajowców. Złote tarasy.